Cześć wszystkim, z tej strony Fitrybka. Witam Was dzisiaj z jeziora. Jak widzicie, dzisiaj nietypowy środek transportu. Pokaż Panie operatorze, proszę, proszę. Dzisiaj wybraliśmy się rowerkiem wodnym, ponieważ nasz ponton Kolibri niestety został uszkodzony i ciężko jest nam bardzo go skleić. Może znacie kogoś, kto profesjonalnie zajmuje się sklejaniem pontonów, bo łatki niestety, które są dedykowane, nam się odklejają. Obdzwoniliśmy wulkanizację i niestety nikt się nie chce podjąć. Może znacie kogoś w okolicach Szczecina, kto naprawia pontony Kolibri. A my dzisiaj korzystamy z rowerka. Myślę, że to jest zarąbista opcja dla osób, które chciałyby połowić z wody, z jakiegoś środka pływającego, a na przykład go nie mają, ani pontonu, ani łódki. Przyjeżdżacie sobie gdzieś do ośrodek. Tam zazwyczaj na ośrodkach są dostępne kajaki, łódki, rowerki. My wybraliśmy akurat rowerek z tego względu, że nie musimy się męczyć z wiosłowaniem, tylko nóżkami będziemy sobie tutaj przebierać. Co ja mogę Wam powiedzieć jeszcze? No, że dzisiaj łowimy duże ryby. I tyle. Na spławiczek. Mam bolonkę, mam bacika i wszystko Wam opowiem, jak dopłyniemy na miejsce, o ile dopłyniemy. Lecimy z koksem, panowie i panie. Od razu zobaczcie. Jednocześnie mamy łowienie i jednocześnie mamy trening. Jak rasowa fitrybka dzisiaj. Ale jest pięknie, zobaczcie. Piękne widoczki. Więc polecam Wam, wypożyczajcie rowerki i na ryby. Lepiej dnia nie da się spędzić, zwłaszcza kiedy jest tak piękna pogoda. Poza tym, że żrą nas komary, ale głupia nie jestem. Pokaż, panie operatorze. Mamy mugę, tak. Powiem Wam, że to jest jedyne, co działa. Bo po prostu nie wiem jak u Was, ale u nas w województwie zachodniopomorskim to jest jakiś dramat. Okolice Szczecina to jest naprawdę dramat, jeżeli chodzi o komary. Jeszcze chyba takiego roku nie pamiętam, żeby tak żarły. Słuchajcie, teraz szukamy miejsca. A zobaczcie, nie wiem, czy coś będzie widać, ale szukamy idealnego miejsca na rybki. O, tu jest fajny dołeczek, ale dobra, leźmy dalej, leźmy dalej. Ale czysta woda, Jezu, jest to pięknie. Głębokości tak tutaj są maksymalnie, widzę, do 4 metrów. Więc fajnie, mam dwie wędki piąteczki. Widzicie, jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc no, badanie tego jeziora no, troszeczkę czasu musi zająć, żeby optymalnie się ustawić i nie zgondolić tego dnia. Bo łowisko najpierw, jak dobrze będzie, trzeba poznać. A jak fajnie pójdzie, być może to wrócimy. Na pewno wrócimy tu ze spinningiem. Tak, myślę, że tutaj się ustawimy dzisiaj. Trzeba spuścić kotwicę, panie kolego. Słuchajcie, tutaj się nie pierniczę w tańcu, tylko chcę łowić na dość spore przelęty, więc zacznę od haczyka z gamakatsu i to jest rozmiar 10 haczyka, więc jak na mnie to już jest naprawdę olbrzymi, a powiem Wam, że dzisiaj jeszcze mam większe haczyki przygotowane. To jest po prostu na razie taki haczyk sprawdzający sytuację. A jak będzie dobrze, to może i nawet zwiększymy. I zaczynam od bacika piąteczki. Mam ze sobą, jakby weszły nam większe rybki, żeby mieć większą możliwość wyholowania. Mam też bolonkę piątkę. Ale to na razie na spokojnie. Nie ma co się podniecać. Najpierw sprawdzimy, czy tu w ogóle są jakieś większe ryby. No dipper niby coś pokazuje. Ale czy one będą chciały brać, to się okaże. Ale... Masz brud na twarzy. Gdzie? Na policzku. Którym? Prawym. Już? Nie, dalej. No nie, cały... O. Zrobili jakąś edycję specjalną Lemon, więc stwierdziłam, że muszę ją koniecznie wypróbować. Bo pierwszy raz pojawiło się coś takiego u mnie w sklepie. I dzisiaj nie dajemy żadnej gliny. Sypiemy czystą spożywką. Mam nadzieję, że piękne wzdrążki do nas przyjdą. Być może trafi się jakiś bonus w postaci linka, chociaż tak hałasujemy, że wątpię.
zaczęłam nosem, chciałam powołać. Zaskoczyło mnie to trochę. O fuj, ale mam w nosie zanęty. Chciałam sprawdzić, czy troszeczkę inaczej pachnie. I rzeczywiście taki lekki, cytrusowy zapach można wyczuć. Dobrze. Ale to jest gruba zanęta. Naprawdę, to jest taka treściwa zanęta. Tutaj widać ziarna, płatki, kawałki kukurydzy, jakieś wafle. No, potrzebuje dużo wody. I oczywiście będziemy łowić na kukurydzę. Myślę, że to będzie najbardziej selektywne, żeby nie czepiała się nas drobnica. Oczywiście mam też i pineczkę, mam też i białe robaki i mam nawet czerwone robaki. Więc będziemy eksperymentować. Ale myślę, że kukurydza jest naszą docelową przynętą. Chyba, że nic nie będzie brało, to będzie rzeźba. Włożysz ryby, człowieku. Dopiero co sikał, ledwie wypłynęliśmy, już siku chce znowu. Ładne kuleczki. Pączki. Pączki z dodatkiem cytrusu. Ale mam tej zanęty w nosie. Ile tego robisz? Prawie z całej zanęty zrobię. Jedno konkretne nęcenie, które ma przyciągnąć rybę. Zostawię może na takie trzy kuleczki do podrzucenia ewentualnie. Ale zależy mi na tym, że jeżeli teraz od razu wnęcimy wszystkim, to być może ten linek nam podejdzie. Bo jak będziemy donęcać regularnie, to mi się wydaje, że to może go płoszyć tak z ręki. Ale ta zanęta schnie. I zakładam kukurydzkę. Na razie jedno ziarenko, myślę, że starczy. Zarzucamy wędeczkę. Trochę wieje. Tutaj i możemy nęcić. Sam spławik. Nie nagrałeś tego, jak trafiłam w spławik idealnie. Ostatnia kulka. Ciup, idealnie. Czekamy na pierwsze branie. Nie wiem, czy nie podniosę gruntu, bo na razie tak z samego dna postawiłam zestaw, no ale zobaczymy, co tu się będzie działo. Ale cisza, jesteśmy sami na wodzie. Nikogo więcej nie ma. Mamy pierwszą rybę. Ho, ho, ho. Co to jest? Gigantka płotka. Gigantka płotka. O! Od czegoś trzeba zacząć. Może zaraz się pojawią większe. Bardziej na wzdręgi tutaj liczę. No ale mówię, na razie zaczynam od białych robaczków. Ta rybka musi nam się tu wkręcić. Jak coś pojawi się większego, to przejdziemy na kukurydzę. Na razie byleby była zabawa. O, rozmiar większy. Jeszcze z 5 i dojdziemy do rozmiaru, który nas interesuje. Dołożymy jeszcze robaczka. O, mam rybę. Potężną. Płoteczka. Mamy dzisiaj 3 godziny łowienia. Tak ustaliłam z operatorem. Zobaczymy w 3 godziny, jaki tu wynik zrobimy.
już naplątałam. Ale branie było agresywne. Jak agresywne branie, to zazwyczaj mała ryba. Te takie delikatniejsze brania to zazwyczaj zwiastują coś większego. Ale faza! Mam małą rybkę. Zjadł rybę, którą ty... Ja pierdzielę, ale jazda, ludzie! Miał rybkę w pyszku, czujcie? Patrzcie! Ale jazda, widzieliście to, jaki numer stulecia? Ale przygoda, co? Ale jazda, ty! Rybkę normalnie miał w pyszku, dlatego tak przymurował! Ale faza! No ja wiem, to jest ciekawe. Czekaj, bo po prostu zwariowałam, jak to za często się działo. Najgorzej to, że się wcięło. To ta mała złapała rybkę, złapała robaka, a tamta ją zjadła. No, ty idź, uciekaj. Kombo. Może przeżyje jeszcze. Ty, ale jazda. My to na okonie przyjedziemy w ogóle. A tak mi się to naplątało. Tak mi narobiły bigosu. Na żywce złapałaś w ogóle. No, złapałam na żywce okonia, ludzie, czujcie? Ale numer świata, co? Jak już pojęcia znasz, że na żywca, tu, teges, szmeges? Czekaj, głupoty. Duża ryba. Puściła. Ja! Ale to była, ludzie, naprawdę duża ryba. Widzieliście? Nie mogłam jej nawet oderwać od dna. Znowu kuźwa. Takie mam szczęście żezlowate. Była słabo zapięta. Ale to była wielka ryba. Ja pierdzielę. Teraz możemy mieć ciszę przez to. Bo poszła w polu nęcenia. Ja jej nie mogłam ruszyć w ogóle. Dobra, na spokojnie. Przyjdzie następna. Ech, ale takie sytuacje męczą głowę. Potem nie będę mogła znowu spać w nocy. O nie! Dlaczego łabędzie mnie przysiadują? Tak nie lubię łabędzi. O, cała rodzinka. Łabędzie? No nie. A dwa szare, dwa białe. Ładnie wygląda. Ale było branie, wystawiło mi spławik na zewnątrz. Jestem zajęty łabędziami. Ale miałam rybę na kiju. Czuję ból w sercu. Teraz nas okrąża. Ale było branie, znowu wywaliło mi spławik na zewnątrz. To są najlepsze brania, gdzie to są najpiękniejsze brania na świecie. Ja nie wiem, może tu jakiś leszcz chodzi. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Teraz założyłam czerwonego robaczka, proszę bardzo. I zobaczymy, czy na to będą jakieś efekty większych rybek. Bo na białasa to by mi brały te drobne płotki non-stop, bym wyciągała jedną za drugą. Ale chcę wyciągnąć coś większego dzisiaj. No te małe płotki mnie nie satysfakcjonują. Moglibyśmy tego natrzepać pół siatki. Ale to bez sensu. Zobaczymy, co rybki powiedzą na czerwonego robaka. Nie może nie robić łabędzi, ładne. Ładne są, ale są złośliwe, wredne, kiedy się ze mnie gonił i zawsze wpływają w żyłki. O, mam rybę. I to lepszą. A? Zmiana przynęty. Co my tu mamy? O, spadła. Ty nie umiesz wyławiać tych ryb. Haczyk zmieni. Haczyk jest idealny. Teraz jest do dupy. Spadają ci ryby z niego. Haczyk jest okej. Okoń. Ty, jakie okonie tu biorą?
to miało być wzdrążki dzisiaj, a my tu dzisiaj łapiemy naprawdę piękne okonie. Ja go zmierzę aż. Po prostu szok. Dzisiaj króluje czerwony robak. Na czerwona robaka te brania są najlepsze. Na kukurydzy jest mnóstwo brań, natomiast ryba totalnie się nie wcina. To płotki ta kukurydza przerasta. Boję się go. Patrz sobie, patrz, patrz. To jest trochę straszne. A mały odgapia też się czyści. Płoteczka następna. Donęciłam resztę zanęty, żeby się nie zmarnowało, bo już nam się zostało tej mało czasu. O, ale obsrane. Jest. Ho, ho, ho. Akurat na zakończenie. Jeszcze jedno. To jest przedostatnie. Tak nie działa. O, słoneczko wyszło. Już mnie to nie nakręca. Znowu się kręcisz. Łuszysz ryby. Potem te małe tylko się zostają, bo te małe są głupie. Im hałas nie przeszkadza. Te duże uciekają, jak się kręci. Siku, jeść. To jak małe dziecko. No i dlatego nie łowisz. Jak? Znaczy łowię cały czas, tylko że małe rybki. Ja bym chciała duże. Jest mam ostatnią rybę. Dzisiejszym. Płoteczka. Taka przyzwoita nawet. Stój, mała. Wrzucamy ją do siateczki. To jest wędka. Ryba się złowiła. Ostatnia. Widzisz, tam ta jednak nie była ostatnia. Kurczę, jaki przypadek. Ale na pusty haczyk, bo już robaki zdjęłam. Więc ta ryba wpadła na pusty haczyk. Nieźle. Bardzo to? Głupi ma szczęście. Ha, ha, ha. Uwaga, operator zaraz wpadnie do wody. Ale szkoda trochę kamery, ludzie, wiecie? Operatora trochę mniej. Patrzcie, ile dzisiaj nałowiłam. Jakie ładne okonki garbowskie są. Może nie jakiś szał, ale 3 godzinki łowienia i naprawdę było fajnie i przygoda z tym okoniem, który chwycił tą rybkę. Ale w ogóle jaki głupi okoń, że on tej rybki nie wypuścił podczas holu. No ale dobra, mamy i okonia, rybkę wypuściłam, zwróciłam jej wolność. Miała szczęście w nieszczęściu, że tak powiem. I co? No połowiliśmy dzisiaj pięknie. Było ekstra, nowa przygoda i do zobaczenia w następnym odcinku.